Właśnie niedawno odkryłam, że zostałam nominowana do tagu. I to szkolnego tagu. A to oznacza, że już jest listopad. Siemanko, cześć i czołem. Dzisiaj w ten piękny listopadowy dzień zapraszam Was na Back to School Tag. To tag wymyślony przez Marysię z książki Rządzą, który jest ogólnie mega fajny. Aczkolwiek ja moją szkołę skończyłam już bardzo dawno. Bardzo dawno. Zaczynajmy! Pytanie numer jeden, czyli z jakim bohaterem książkowym chcielibyście siedzieć razem w ławce? Chciałabym siedzieć z Kate, z Promyczka. A to dlatego, że jest to tak przebojowa dziewczyna i cały czas taka pozytywna. I jeszcze do tego jest taka szalona i w ogóle i sobie pomyślałam, byśmy sobie tam razem szalały. No pewnie nauczyciele nie byliby zadowoleni, ale my byśmy były. Numer dwa. Jaką potrawę z fantastycznego świata zabrałbyś na drugie śniadanie? To jest bardzo, bardzo trudne pytanie, ponieważ ja sobie tak uświadomiłam, że w sumie to ja nie pamiętam nazw potraw. Ale ja mogę tak uogólnić, bo jak wiadomo, interesuję się bardzo całą w ogóle kulturą wikingów i sobie pomyślałam, że najbardziej to bym chciała spróbować dania jakiegoś, wiecie, z północy. W północnej drodze herezińskiej. Pani Herezińskiej, tam jest zawsze tak pięknie wszystko opisane. Zjadłabym suszoną rybę. Nie wiem, czy by to w szkole zostało dobrze odebrane. No bo wiecie, to generalnie jest słabe, jak ktoś przynosi rybę do szkoły. Ale ja przyniosłabym rybę. Numer 3. Jaki sport z książki chcielibyście mieć na WF-ie? Może i nie jest to jakiś wyjątkowy sport, w sensie nie jest to taki sport książkowo typowy albo fantastyczny, bo jest to dosyć przyziemny. Bardzo chciałabym strzelać z łuku razem z Katniss. Myślę, że ona mogłaby mnie nauczyć, więc tak. Oczywiście mowa o Igrzyskach Śmierci. Kolejne pytanie. Jaka książkowa postać mogłaby być twoim nauczycielem? Tak, z racji, że przed chwilą już powiedziałam o Katniss, tak już dalej o niej nie będę mówić. Ale mam jeszcze jednego nauczyciela. To takie trochę creepy, ale bardzo bym chciała, żeby doktor Hannibal Lecter był moim nauczycielem, ale tylko dlatego, że on był taki inteligentny. A ja bardzo lubię słuchać inteligentnych ludzi, bo ich można słuchać bez końca, zawsze mają coś do powiedzenia. A jego analiza, myślę, że byłaby ciekawa. Tak pod względem psychologicznym, bardzo chętnie bym się czegoś od niego nauczyła. I kolejne pytanie, czyli jaki przedmiot z Hogwartu byłby twoim ulubionym? Otóż w ogóle musiałam sobie przypomnieć, jakie były przedmioty. I przede wszystkim bardzo chciałabym opiekę nad magicznymi stworzeniami. Wydaje mi się, że mimo, że jest to świat taki magiczny, to znalezienie tych magicznych zwierząt tak naprawdę nie było takie proste i nie było takie popularne, żeby je zobaczyć, żeby je znaleźć, żeby spotkać i pogłaskać. Ja myślę, że nawet dla nich to musiało być bardzo ekscytujące, w sensie dla uczniów Hogwartu. Next! Woo! Jaką książkę chcielibyście dodać do kanonu lektur? Oczywiście ja mam takie dwie książki, ale one tak naprawdę nie miałyby racji bytu, żeby być lekturą szkolną. Dlatego tak sobie pomyślałam, że w sumie ciekawą książką byłaby Margo. Myślę, że byłaby też bardzo intrygująca. Jest to też książka ciężka, więc myślę, że fajnie by było dla starszych uczniów. Jest o czym dyskutować. Następne! Jaki fantastyczny świat chcielibyście odwiedzić na wycieczce szkolnej? To wiedziałam od razu, to było pytanie, które jak ja usłyszałam, to ja wiedziałam. Otóż chciałabym pojechać od Trollus z Porwanej Pieśniarki. Chciałabym zobaczyć Szklany Ogród. Myślę, że to było bardzo takie intrygujące w ogóle jeszcze ta trasa, żeby tam dotrzeć i my byśmy tam z tą klasą musieli się przedzierać i w ogóle, no a przy tym byśmy mogli poznać trolle. No i ostatnie pytanie, czyli na jaką ekranizację najchętniej byście poszli z klasą do kina? Ja powiem o książce, która ma mieć swoją ekranizację i w ogóle denerwuje mnie ta książka. Znaczy ta książka mnie nie denerwuje, tylko denerwują mnie ludzie, którzy są odpowiedzialni za ten film, bo on już miał być dawno. Człowiek o 24 twarzach, jest to genialna książka, o czym dowiecie się już niedługo, bo planuję nagrać recenzję. I oni już nawet tam na książce napisali, że będzie ekranizacja i że tam i że ona już jest niedługo, i że tam będzie Leonardo DiCaprio i w ogóle ja myślę sobie, to będzie genialne, a tego nie ma. Tylko jest film, który jest podobny i to jest niby to, ale to nie jest to. Ja bym chciała iść na to prawdziwe z Leonardo DiCaprio. Jeżeli podobał wam się film, oczywiście zachęcam do łapki w górę albo w dół, jak tylko zechcecie.
dajcie łapkę. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego filmu, to oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. No i na dzisiaj to już wszystko. I dziękuję bardzo. I...